Na cmentarzu parafialnym w Wysokiej tłum ludzi pożegnał dzisiaj Romana Chwaliszewskiego. Historyka, regionalistę, encyklopedię wiedzy o regionie, wspaniałego rozmówcę, człowieka licznych pasji, honorowego obywatela tego miasta. Przez lata szefował także pilskiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i był związany z wieloma organizacjami historycznymi. To jest bardzo ważna postać dla naszego regionu. Roman był chodzącym encyklopedią tej ziemi. Jemu może było troszkę łatwiej, bo on tutaj pochodził z tych terenów. On tutaj się urodził, tutaj mieszkał i właśnie dlatego myślę, że był taką alfą i omegą północnej Wielkopolski. Ci wszyscy, którzy go znają, to doskonale o tym wiedzą, że no, Roman Chwaliszewski to był człowiek bardzo wszechstronny, działał na wielu polach. Przy tym był no, człowiekiem, z którym chciało się przebywać. Dobrze jest go pamiętać i wspominać. To naprawdę, jak to się mówi, dobry człowiek. Pan Roman Chwaliszewski, myślę, że uwielbiał się dzielić swoją wiedzą. On tej wiedzy nie chował dla siebie. On miał ogromną. To była kopalnia wiedzy o ludziach, o wydarzeniach, o tym, co tutaj się działo w regionie na przestrzeni historii. Ale on uwielbiał kontakt z drugim człowiekiem. Zawsze z wielką otwartością do nas podchodził, zawsze z wielką taką radością, że może też się podzielić tą wiedzą. To jest wielka postać, wielka strata dla społeczności. Wszyscy mogą coś tam powiedzieć. Każdy by się może dzielić swoją wiedzą, ale to nie będzie Roman. Nie będzie to Roman. Tak jak to Roman to robił, to tego niestety, jak się nazwano go mistrza, nie przeskoczymy. Był moim szefem przez 18 lat. Nie ma słów, które by opisały to, co czujemy po jego stracie. Był bardzo dobrym szefem, miał niesamowitą wiedzę, którą nas obdarzał. Zaraził nas miłością do regionu, do tych wszystkich zabytków, które są na tym terenie. Będzie zawsze w naszej pamięci. Ta ilość ludzi na pogrzebie świadczy o tym, jakim był człowiekiem. Nie tylko miał wielką wiedzę, ale był pełen pasji. Był bardzo dobrym, kochanym, życzliwym, bardzo dobrym człowiekiem.